Reset Obywatelski. Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy, dobry wieczór. Producentem wykonawczym jest Waldemar Wysokiński, któremu bardzo dziękujemy. Producentem wykonawczym w tym sensie, że jest naszym honorowym sponsorem obywatelskim. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. Każdy z Was, każda z Was może zostać takim sponsorem, sponsorką obywatelską. Można nas wspierać wpłacając bezpośrednio na konto Fundacji Arbitror, poprzez wpłaty na portalu zrzutka.pl oraz w serwisie Patronite. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy to robią i wszystkim, którzy wspierają Ukrainę, Ukrainki i Ukraińców. Proszę Państwa, wszyscy się zastanawiamy, co jeszcze może zrobić Władimir Putin i dlaczego robi to, co robi. I tak się składa, że autorka tej znakomitej, fundamentalnej książki Wowa, Wołodia, Władimir, Tajemnice Rosji Putina, pani Krystyna Kurczap-Redlich jest z nami. Ona zna Putina jak mało kto w Polsce albo może na świecie. Oczywiście nie jest to znajomość osobista, tylko efekt długotrwałych studiów. Dobry wieczór, pani Krystyno. Dobry wieczór, Tomku, dobry wieczór Państwu. No, wiem, że jest Pani trochę wyczerpana, ponieważ przez lata nie chciano słuchać Pani ostrzeżeń, a teraz, kiedy doszło do potwornych tragedii, nagle jest Pani rozchwytywana i wszyscy chcą wiedzieć, co takiego w sobie ma Władimir Putin, że robi takie rzeczy. Ja bym zadał pytanie inaczej. Są dwie teorie na temat Władimira Putina, można powiedzieć w tej chwili. Jedna jest taka, że okrucieństwo przeważyło nad zimnym sprytem tego człowieka. Żądza władzy i czynienia zła spowodowała, że zachowuje się jak szaleniec. A druga teoria jest taka, że on nadal jest sprytny i on dobrze wie, że na dłuższą metę te potworne okrucieństwa, które robią, nie ściągną na niego zemsty, tylko raczej skutecznie zastraszą Zachód. Więc chciałem cię zapytać, przepraszam, bo normalnie jesteśmy na ty, znamy się. I tak już pozostali. Tak jest. No, skoro się zdradziłem, to pozwolę sobie używać tej formy. Jestem z tego bardzo dumny, że jesteśmy na ty. Jak sądzisz, czy Putin oszalał z nadmiaru zła, jak myślą niektórzy, czy nadal realizuje potworny, ale wykalkulowany na zimno plan? Potworny, ale wykalkulowany na zimno plan, to kiedy według ciebie on powstał? No wiemy, że jeśli chodzi o inwazję obecną, to wiemy, że od co najmniej 2018 roku jest ona planowana, no ale Putin bardzo przemyślnie przez całe swoje życie piął się w górę, dochodził do władzy. To były zawsze operacje cyniczne, okrutne, bezwzględne, ale skuteczne. Właśnie. Zobaczmy Putina tak, jak zobaczyliśmy go z wielkim zdziwieniem po raz pierwszy. Wielkie wrota na Kremlu się otwierają i wkracza ten niewielkiej postury człowiek. Zdajmy sobie sprawę z tego, kim trzeba być, żeby się na takie coś zdecydować. Przecież poprzednicy i Gorbaczow, prezydent, i Jelcyn, prezydent, swoje inauguracje swoich prezydentur przechodzili w domu zjazdów na Kremlu. Spokojnie, w anturażu takim sobie, niespecjalnie takim świetnym, jak ten kremlowski. Więc dlaczego wtedy nikogo nie zastanowiło, kim jest ten facet, który potrzebuje do swojej wielkości całego Kremla, wielkości Kremla. Jest człowiekiem o nieprawdopodobnych kompleksach. I te kompleksy, wydaje mi się, wyniosły go aż tak wysoko, bo on cały czas usiłuje udowodnić światu i usiłuje udowodnić sobie, jaki jest wielki. Zaczyna się od wielkich kremlowskich wrót, ale zdajmy sobie sprawę z tego, że pierwsze lata jego działalności to już jest ja i państwo. Nie ja dla państwa, tylko państwo i ja.
państwo, w którym on likwiduje wolne media. Likwidując wolne media, oddaje całą prawdę, jaką mają poznać Rosjanie, mediom pod kontrolą Kremla. I tak to idzie. To jest pierwszy krok do utrzymania jego wielkości. I potem już wszystko państwo znacie, dlatego że jego jest propaganda i jego zaczyna być niestety cały świat. Tutaj zadałeś pytanie, do czego dąży Putin? Do tego, do czego dotychczas pozwalał mu dążyć Zachód. Zaczynamy od potwornych zbrodni, których dokonał w 1999 roku na oczach całego świata. We wrześniu tegoż roku wylatują w powietrze domy w Rosji. Dwa w Moskwie, jeden na południu w Dagestanie i jeden również na południu w Wołgodonsku. Cztery domy. I bardzo szybko byli nawet funkcjonariusze FSB udowadniają, że za tym stoi Federalna Służba Bezpieczeństwa. Udowadniają to także wielcy działacze publiczni, którym na przykład powstaje społeczna komisja do badania tych zbrodni pod kierownictwem wielkiego działacza liberalnego Juszenkowa, Siergieja Juszenkowa. Powstaje komisja, w której bierze udział szef także Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Dumy, a równocześnie bardzo znany dziennikarz opozycyjnej Nowej Gazety. I jeszcze biorą udział dwie osoby, Anna Politkowska i oni wszyscy po jakimś czasie żegnają się z życiem. I to jest już wskaźnik, kim jest Putin i jak on chroni niewygodne dla siebie prawdy. Bardzo łatwo było udowieść, że bierze udział w tym Federalna Służba Bezpieczeństwa, po prostu dlatego, że Putin był szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa w czasie tuż przed tymi strasznymi zdarzeniami w Moskwie. Okej, więc te zdarzenia mają miejsce, wylatują domy w powietrze, domy z własnymi rosyjskimi mieszkańcami, zupełnie niewinnymi ludźmi. Po co on to robi? Po to, żeby stwierdzić, że tych zbrodni dokonali Czeczeni, że to są terroryści, że to są akty terrorystyczne. Po co jest mu to potrzebne? Po to, żeby zacząć wojnę przeciwko Czeczeni, która ma go wynieść wyżej, aż na, on miał już oko na kremlowski tron, ale wtedy, kiedy do tych zbrodni dochodzi, świat milczy. Więc dziennikarze, wielcy działacze mówią nie, to nie Czeczeni, to nie terroryści, to Federalna Służba Bezpieczeństwa. Jest rok 2000, on staje na czele oczywiście nie wojny, tylko operacji antyterrorystycznej, bo dobra Rosja nigdy przecież nie napada na żadne, ani na Republikę Czeczeńską, ani na żadne inne państwo. Rosja zawsze się broni w jakichś operacjach. No i teraz właśnie mamy do czynienia z taką operacją antyterrorystyczną, na czele której staje postawiony w tych samych dniach na stanowisko premiera Putin. Putin stoi na czele akcji operacji antyterrorystycznej, pacyfikuje w sposób straszliwy Czeczenię. To wszystko, co teraz państwo widzicie w Buczy, to wszystko, co widzicie w Ukrainie, ja przeszłam na własnej skórze, widziałam to na własne oczy, to wszystko działo się w Czeczenii. I teraz mam pytanie, czy liderzy świata zachodniego tego nie widzieli? Oczywiście było to trudniejsze, dlatego że Putin zabronił wstępu do Czeczenii dziennikarzom, w ogóle jakimkolwiek dziennikarzom, można się tam było dostać właściwie nielegalnie. I tym niemniej Zachód dostaje jakieś materiały z Czeczenii. Ale cóż się dzieje? Jest jeszcze przed wyborami, mknie złożyć hołd Putinowi premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.
jeszcze przed pierwszymi wyborami, żeby umocnić właśnie jego pozycję. Cała operacja antyterrorystyczna się toczy. Padają bomby próżniowe rozrywające ludzi od środka, bomby zabronione konwencją genewską. Widziałam rezultat takich wybuchów i te bomby także teraz padały na Ukrainę. Padają bomby kasetowe, które się rozpryskują na dziesiątki odłamków straszliwie kaleczących. To się dzieje w 1999 roku, aż rok 2000, 2001, 2002. To wszystko się dzieje. Teraz mamy te same bomby w Ukrainie, ale nie przeszkadza to Tonemu Blairowi składać hołd Putinowi i nie przeszkadza to na przykład prezydentowi Bushowi zajrzeć w duszę Putina w 2001 roku i zajrzeć w oczy i zobaczyć w nich duszę. Nie przeszkadza to królowej Elżbiecie przyjąć Putina wraz z małżonką w sposób najbardziej, w pałacu Buckingham, w sposób najbardziej reprezentacyjny, pierwszy raz od czasu carów, od 129 lat, jedzie Putin w czasie, kiedy krew się leje w Czeczeniu, on jedzie w karocy główną aleją przez Londyn. Dalej, prezydent Chirac, który bardzo ganił prezydenta Jelcyna za jego poprzednią wojnę w Czeczeniu, nagle stwierdza, że Putin jest okej, że jest w porządku i wręcza mu w kilka lat później, tym niemniej, wręcza mu order Legii Honorowej. A już potem, kiedy odchodzi od władzy, mówi mu, że Rosja miała wielkie szczęście, że taki człowiek jak Władimir Władimirowicz stanął na jej czele. I więc zadajmy sobie pytanie, gdzie byli ci ludzie, którzy pozwolili człowiekowi o zdecydowanych, okrutnych, cynicznych zamiarach i który działa w sposób bandycki w Czeczeniu, którzy prowadzili z nim interesy i wynosili go na piedestał. Zadajmy sobie pytanie, czy Putin, który zdecydowanie jest człowiekiem o psychice nadającej się do badania co najmniej przez psychologów, psychice, która od dziecka jest niewłaściwa, jest kaleka. Ja mówię o psychice, nie o nim samym, dlatego że dzieciństwo miało strasznie ciężkie, że bardzo go tam bito i poniewierano nim, że żył w rodzinie, która go przysposobiła, to nie jest jego prawdziwa rodzina, więc on miał wiele powodów jako dziecko do tego, żeby czuć się w swojej skórze fatalnie, ale całym nieszczęściem Rosji i całego świata, jak się okazuje, jest to, że Władimir Władimirowicz nie wyrósł z Wowy. Jakie miał kompleksy w dzieciństwie, takie kompleksy zostały mu w dorosłym życiu. Mało tego, to wychowanie, jakie odebrał w dzieciństwie, wychowanie przez ojca stalinistę, NKWD-stę, NKWD to jest organizacja poprzedzająca KGB, równie okrutna, dysponująca organizacja bezpieczeństwa, dysponująca także wojskami. Ten jego przybrany ojciec wychowuje go w kulcie Stalina i wychowuje go w kulcie wielkiego zwycięstwa w II wojnie światowej dzięki Stalinowi. I spójrzmy na całe działanie tego małego, zakompleksionego człowieka. On cały czas chce udowodnić, że jest tak wielki jak na przykład Stalin. W jego gabinecie wisi portret, no nie mógł sobie powiesić portretu Stalina, ale powiesił sobie portret Piotra I, który był scalicielem ziemiel, to znaczy on scalił ziemie rosyjskie w jedną wielką, ogromną całość. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, że ze Stalinem on się nigdy nie rozstał. Często przytaczam taki epizod z jego życia. Putin ma lat 11, od 50, to jest rok 61, już
portrety Stalina od 11 lat, od 56 roku są zrzucane po tym, jak Chruszczow wystąpił przeciwko kultowi jednostki, czyli kultowi Stalina. Portrety są zrzucane z wszystkich ścian, ale mały Putin, 11-letni, taki portret wydostaje z śmietnika, portret ten z wielkim namaszczeniem wiesza na ścianie domu. Nie u siebie w mieszkaniu, gdzie na pewno ten portret wisiał, ale wiesza na ścianie domu. Więc dobrze, to są sprawy dzieciństwa, ale on cały czas odwołuje się do kultu wielkości, do kultu Stalina. Jego psychika jest zamkniętą całością, o której ja myślałam, że jednak ona przepuszcza pewne, że ta skorupa, w której on się zamknął, jednak przepuszcza coś ze świata zewnętrznego. Otóż okazuje się, że to, z czym mieliśmy wcześniej do czynienia, podczas kiedy przyjmowali go wielcy na pałacach z zachodnich, i ja myślałam, że on jednak wie, że jest zbrodniarzem, wie, że kłamie non-stop, ale że on mimo tego, że on ma w sobie jakąś prawdę, to znaczy on wie, że kłamie, ale wie, że kłamie. Otóż to, z czym się spotykamy dzisiaj i w co nikt nie może uwierzyć, jest i dlatego spotykam się z tysiącem pytań, co jest w głowie Putina, czy to możliwe, żeby on naprawdę nie wiedział, co się dzieje w Ukrainie. No i okazuje się, że Putin naprawdę nie wie, co się dzieje w Ukrainie. A nie wie dlatego, że nie chce wiedzieć. Przecież ten człowiek dysponujący językiem niemieckim, perfekt, ten człowiek, który zna język angielski, mógłby zażądać choćby od lat dokumentów ze służb specjalnych z tamtych państw, tak jak robił to kiedyś na początku swojej prezydentury w latach 2000. Nie. On zamknął się w świecie swojej wiedzy. To znaczy on przyjmuje to, co donosi telewizja rosyjska, patrzy na wiadomości z telewizji rosyjskiej, z telewizji, którą on sam kontroluje. Państwo powiecie, że to jest nie do wiary. Ja też myślałam, że to jest nie do wiary, ale wszystkie dostępne mi źródła to potwierdzają. I mało tego, teraz słyszymy, że on korzysta z tego, korzystał z tych wiadomości dotyczących Ukrainy, które mu dostarczali jego generałowie. Więc mamy do czynienia z nieszczęściem psychologicznym, które bardzo często dotyka dyktatorów siedzących zbyt długo, trzymających się zbyt długo władzy. To się nazywa hubris syndrom, syndrom pychy, kiedy oni scalają swoją wielkość z wielkością państwa. W związku z czym nie można mu było powiedzieć: panie Władimirze, panie prezydencie, pan się myli. Ukraina nie jest państwem faszystowskim. Prezydent Ukrainy nie jest tylko pajacem i aktorem. Tam od wielu lat toczą się rzeczywiste procesy demokratyczne. Nie mogli tego powiedzieć, dlatego że on tego nie chciał słyszeć. Do jakiego stopnia nie chciał słyszeć? A do tego stopnia, jak widzimy, że w momencie, kiedy okazało się, że się mylił, to dwóch oficerów wywiadu posadził podobno do aresztu domowego, co się z nimi dzieje, nie wiadomo. Na długi czas zniknął Siergiej Szojgu, czyli minister obrony. Okazuje się, że miał podobno atak serca, to znaczy miał zawał. Zniknął także Gierasimow, czyli szef sztabu. To znaczy on ich usunął, czy oni się usunęli z przerażenia, że prawda wygląda zupełnie inaczej
niż przedstawiali ją Putinowi, a innej prawdy nie mogli mu przedstawić, bo się bali. Czy państwo możecie wierzyć, że minister obrony Federacji Rosyjskiej boi się prezydenta? Otóż ja sobie tego wyobrazić nie mogę, ale taka jest prawda. No, historia uczy, że ten etap życia dyktatora zazwyczaj jest etapem ostatnim i nie trwa długo. Jak ty oceniasz, na ile najbliższe otoczenie Putina i cała rosyjska elita będzie znosić ten stan rzeczy? To znowu, to jest bardzo trudna odpowiedź, dlatego że cała działalność Putina, jego władza opiera się na sianiu strachu. On nie tylko siał strach w sposób terrorem, potworny strach w Czeczenii, nie tylko potem bombardował Syrię, nie tylko teraz bombarduje, żeby wywołać strach potworny, bombarduje, niszczy. Widzicie państwo, co robi w Buczy Ukrainę. On sieje strach wśród najbliższego otoczenia. Ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak dalece ten strach jest silny, dopóki nie zobaczyłam reakcji Siergieja Szojgu. A poza tym muszę się odwołać do takiej, do obrazu, który i państwo pewnie widzieliście, do Rady Bezpieczeństwa, którą zwołał Putin 23 lutego przed agresją, przed napaścią na Ukrainę. Przypominacie sobie tę salę, jak wielką, prawdopodobnie na Kremlu, siedzący na wysokościach Putin, przed nim w dole kilkanaście osób, to wszystko są mężczyźni, jest jedna tam kobieta, przewodnicząca, no powiedzmy Senatu według naszych norm Rady Federacji, pani Matwiejenko, reszta to są mężczyźni. Popatrzyliśmy na nich, zobaczyliśmy strasznie bladych ludzi z podbitymi oczami, których Putin wzywał do odpowiedzi w sprawie, czy jesteście za niepodległością Republiki Donieckiej i Ługańskiej. Jeżeli jesteście, no to my sobie tę niepodległość pomożemy zdobyć. Oni mówili tak, tak, a szef wywiadu, więc nie byle kto, Naryszkin, który zaczyna się jąkać, który jest przerażony, właśnie nie wie, stara się nie sprecyzować tej odpowiedzi, ponieważ prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że ponosi za to odpowiedzialność także na równi z Putinem, jest strofowany jak uczniak przez Putina. Więc widzimy człowieka, który siedzi nad nimi, który ich ustawia, który ich wywołuje do odpowiedzi jak uczniów i który strofuje bardzo wysokiego urzędnika, no w sposób pokazując jakby śmieszność tej osoby. Do jakiego stopnia ci ludzie, najwyżsi urzędnicy w państwie, muszą się go bać? Więc jeżeli oni się go tak boją, to nie boją się człowieka normalnego. Oni się nie boją pana prezydenta, z którym można rozmawiać i powiedzieć: panie prezydencie, pan jednak się myli. Agresja zwana operacją denazyfikacyjną nie ma uzasadnienia, dlatego że tam nie ma nazistów. Nie, broń Boże. Putin od lat twierdzi, co najmniej od 2014 roku, ale jeszcze wcześniej, chcąc przywrócić sobie Ukrainę, chcąc przywrócić Rosję, Ukrainę, Putin twierdzi, że Ukraina nie ma prawa istnieć. I jeżeli pytasz o jego otoczenie, ja bardzo wątpię, by ktoś z jego otoczenia, z jego najbliższego otoczenia miał możliwość, nie tylko miał odwagę, ale miał możliwość dotarcia z prawdą do Władimira Putina. Jaka jest prawda przekazywana w tej chwili Rosjanom? Że wszystko, co do państwa dociera, straszliwego, dziejącego się w Ukrainie, to jest działalność przede wszystkim nazistowskiego batalionu Azow, to jest działalność batalionów ukraińskich, a na przykład na pytanie jakiegoś dziennikarza,
jeden z generałów w Komsomolskiej Prawdzie parę dni temu na pytanie, no a dlaczego my nie możemy zdobyć właściwie żadnego większego miasta? Pada odpowiedź pana generała, dlatego że Ukraińcy, żołnierze ukraińscy bronią się w ten sposób, że biorą zakładników z ludności cywilnej i wypychając tę ludność cywilną przed siebie, robią z nich tarcze obronne. Prawda przekazywana Rosjanom tak wygląda. I teraz musimy sobie jeszcze gorzej. W tej chwili cała operacja, te straszne rzeczy, które dochodzą do Rosjan z Buczy, tak? To słyszymy, że jest to ukraińska prowokacja, że to ten mityczny zupełnie już w Rosji batalion Azow tak rozwalił swoich własnych ludzi, Ukraińców, i teraz pokazuje na cały świat te dramaty, chcąc zrzucić to na Rosjan. Teraz tak. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, do jakiego stopnia jest to prawdą nie tylko w głowie Putina, bo jestem przekonana, że Putin w to święcie wierzy, a nie wiem, do jakiego stopnia wierzą to także jego generałowie. Dlaczego Putin w to święcie wierzy? Dlatego, że od dawna zadają sobie pytanie psycholodzy i psychiatrzy na Zachodzie, czy Putin jest człowiekiem, jak to się mówi po rosyjsku, adekwatnym. To znaczy po prostu, czy jest normalnym, czy tok jego rozumowania odpowiada normie dorosłego człowieka, i dochodzą do wniosku, że nie. Że są tam dewiacje, które są związane z nie tyle psychopatią, ile z socjopatią na przykład, którą też tak jak ja uzasadniają sprawami wczesnego dzieciństwa. Na czym polega socjopatia? Przede wszystkim na tym, że człowiek, socjopata jest człowiekiem znakomicie prosperującym w społeczeństwie, ale pozbawionym zupełnie empatii. Jest to człowiek, który poza sobą nie widzi właściwie żadnej wielkości. Tego rodzaju socjopatia jest bardzo silnie związana z narcyzmem. Ja tu nie odkrywam żadnych wielkich prawd. Każdy, wystarczy kliknąć na przykład na narcyzm i zobaczycie Państwo zdecydowanie część osobowości Władimira Putina. Wszystko to jest razem powiązane, łącznie z potrzebą wielkości odrzucającą każdy argument, który przeciwko tej wielkości występuje. No to jak w tej chwili można przekonać Putina, że te brednie to jest lekkie słowo, że te straszliwe rzeczy, które on opowiada, które opowiada jego telewizja i jego generałowie, że to wszystko jest nieprawdą. Zabrnięcie w kłamstwo jest tak głębokie w propagandzie rosyjskiej od co najmniej 15 lat, szalenie antyukraińskie, dlaczego to zaraz powiem, ale jest tak głębokie, że w tej chwili odkręcić tego po prostu nie sposób. A dlaczego antyukraińskie? Początek tego nieszczęścia, taki zdecydowany początek, to jest rok 2004. W 2004 roku po raz drugi ma dojść do władzy prezydent bardzo hołubiony przez Putina, prezydent Wiktor Janukowicz. Putin pięciokrotnie przylatuje do Kijowa po to, żeby wesprzeć, poprzeć właśnie tegoż Janukowicza. I cóż się okazuje, że ci bezczelni Ukraińcy wybrali kogo innego. Ale Putin nie przyjmuje tego do wiadomości i publicznie składa gratulacje Janukowiczowi, mimo że już wcześniej ogłoszono wyniki wyborów, które temu zaprzeczają. Przyjacielowi, który mówi Putinowi, słuchaj, przecież to nie Janukowicz wygrał, tylko Juszczenko. No i ty się na tym nie znasz. To są takie specjalne manipulacje władzy. On do końca nie wierzy w to, że on, Władimir Władimirowicz Putin, mógł przegrać i że ci bezczelni Ukraińcy nie tylko,
że wybrali kogo innego, ale dla potwierdzenia, dla udowodnienia fałszerstw wyborczych jeszcze bezczelnie urządzili pomarańczową rewolucję. Stanęli na Majdanie, że opierają się narzuconemu przez niego, a w jego rozumowaniu jedynemu, prawdziwemu, istotnemu, istotnej prawdzie, że oni ośmielili się temu zaprzeczyć. Do tego stopnia w to nie wierzy, że nie przyjmuje woli narodu ukraińskiego do wiadomości, że natychmiast twierdzi, iż za całą tą sprawą stoi ambasada amerykańska. No i zaczyna się, przepraszam, w Rosji jazda bez trzymanki. Wszystko się robi antypomarańczowe, powstają antypomarańczowe komitety, powstają antypomarańczowe oddziały młodzieżowe. Putin przeraził się dwóch rzeczy. Pierwszej, że on może przegrać, a drugiej, że naród ma coś do powiedzenia. Od samego początku, jak długo śledzę dzieje Putina, on nie może pogodzić się, on, jego komunistyczna istota w nim, komunistyczna to znaczy jedynowładcza, nie może się absolutnie pogodzić z tym, że naród, że ludzie mogą mieć własne zdanie. To samo było w NRD, do którego był wysłany jako szef oddziału KGB pod niby tam szpieg, nieważne. Ważne, że on w NRD obserwował, jak runął berliński mur. I on nie mógł się pogodzić z masowym ruchem Niemców. On zaprzeczał temu od samego początku. Zawsze twierdził, że za tym stoją złowrogie siły zachodnie. A więc naród jako taki nie ma prawa zaistnieć ze swoją wolą w umysłowości Władimira Putina. To raz. A tym bardziej nie mają prawa zaistnieć ze swoim odrębnym zdaniem ci, którzy go otaczają, jeśli idzie o politykę. Inni się nie liczą w życiu prywatnym, w ogóle w życiu Putina. Więc na pytanie, które zadałeś, jaki jest los dalszy Putina i jego otoczenia, nie znajduję odpowiedzi, ponieważ nie widzę możliwości usunięcia Putina od władzy. Ale to, że ja tej możliwości nie widzę, nie oznacza, że coś takiego się nie stanie. Ja należałam także do tych, którzy myśleli, że nigdy nie skończy się Związek Radziecki i władza socjalistyczna w Polsce, a skończyła się z dnia na dzień. Więc daj Boże, żebym się myliła. Nie liczmy na to, żeby mogli wyjść Rosjanie na ulicę. My, bardzo nam łatwo mówić, że Rosjanie siedzą po domach, nawet ci, którzy nie wierzą Putinowi, którzy są przeciwko wojnie, bo żadnemu z nas najprawdopodobniej nikt nerek nie odbił, nikt na posterunku nie doprowadził do wstrząsu mózgu, nikt nie wybił nam zębów na posterunku, a przede wszystkim nikt nam nie zagraża 15 latami łagru o ostrym reżimie, tylko za to, że ośmielimy się powiedzieć precz z wojną, czy nie wojnie. Tym niemniej we wielu miastach, oczywiście w Petersburgu, oczywiście w Moskwie, bardzo często widać napisy w tej chwili, napisy bardzo zmyślnie umieszczane na domach, na przykład wzdłuż klatki schodowej wysokiego domu w oknach jest napisane N i tak dalej, nie dwa i nie, przez całą wysokość takiego domu, albo w Petersburgu nad jakimś wiaduktem jest powieszona żółto-niebieska flaga, nie dwa i nie, ale to się udaje ludziom robić, powiedzmy, no tak, że nie zostali złapani za rękę. Jest masa napisów na ścianach, ale nie możemy żądać od Rosjan większego bohaterstwa niż takie, na jakie sami byśmy się zdecydowali. Więc proszę nie wierzyć temu, że popularność Putina po tej straszliwej agresji wzrosła do 82%. Bo wyobraźmy sobie,
że do nas dzwoni ktoś, prawda, i pyta, a co pani myśli o wojnie, czy pani jest za, czy pani jest przeciw? Ja oczywiście mówię, że jestem za, bo ten, kto do mnie dzwoni, wie, jak ja się nazywam, a ja nie chcę mieć sprawy karnej i nie chcę nawet 2 lat siedzieć w łagrze, nie tylko, że nie chcę 15 lat siedzieć w łagrze, prawda? Więc oczywiście, że propaganda jest straszliwa, którą Państwu zarysowałam, no tylko w punktach, możecie sobie dalej dośpiewać. Absolutnie. Wszystko, co jest najstraszliwsze, jest winą Ukraińców, jest winą mitycznego batalionu Azow, jest winą narkomanów, dlatego że oczywiście oni cały czas mówią o prezydencie Ukrainy, że to narkoman i w ogóle aktor i nie ma co o Zeleńskim mówić poważnie. Cały czas to podtrzymują dla podtrzymania swojej wielkości, więc mieliśmy to za stalinizmu, że każde kłamstwo było używane dla podtrzymania wielkości władzy i nie możemy już i nie pamiętamy, do jakiego stopnia jest to skuteczne, jak Goebbels powiedział, że każde kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. No, przyznam, że ja jestem wściekły na to, że nie na to, że Rosjanie teraz są tak zastraszeni i nie protestują, tylko na to, że rosyjskie społeczeństwo dopuściło do tego, żeby ten potwór rósł, bo ten potwór rósł latami, dekadami. Mówię tutaj o reżimie putinowskim, ale nie będę ich potępiał, bo patrzę na Polaków. To, co nam grozi, to mandat, który można oprotestować w sądzie, a my nie protestujemy, albo jeśli protestujemy, to wychodzimy na 2 godziny, a potem wracamy do domu, bo jest zimno. Nie potrafimy postać miesiąca czy kilku miesięcy na dworze, tak jak zrobili Ukraińcy 2 razy, dwukrotnie obalili. I to jeszcze przez całą zimę stali, przez kilka miesięcy. Tak, gdyby nam naprawdę zależało, nam jako społeczeństwu, na demokracji, praworządności, to znalazłoby się 100 tysięcy osób, które by postało pod Sejmem. U nas by wystarczyło stać miesiąc, żeby posłowie PiS uciekali w przerażeniu do Kukiza, do PSL-u, prosząc o ratunek. Ale my tego nie robimy. Najwyraźniej wolimy narzekać niż coś zrobić. To mnie bardzo wścieka. Ostatnie pytanie. Bo wiem, że jesteś wyczerpana. Ostatnie pytanie, krótka odpowiedź. Czy twoim zdaniem Zachód teraz wreszcie się wybudzi z tego snu i zareaguje poważnie, czy raczej na przykład zastraszone społeczeństwa zaczną głosować na tych, którzy dogadują się z Putinem? Pani Le Pen we Francji dojdzie do władzy. Nagle pan Morawiecki, który mówi, że on ich w ogóle nie zna, że tam pani Le Pen i w ogóle, to skąd ja tylko przeciwko Putinowi, to ci źli Niemcy są, to ci źli Niemcy są przeciw sankcjom, ale my nigdy. Ja jeszcze, przepraszam, powtórz pytanie z łaski swojej. Nie, czy teraz, bo ja się zastanawiałem nad tym, czy dlaczego Putin, atakując w taki sposób Ukrainę, no jakby kompromituje swoje sieci wpływu na Zachodzie, w Europie i w Stanach, które sobie stworzył potężne. W Stanach miał Trumpa, panią Le Pen we Francji, Salviniego we Włoszech. I dlaczego on ich kompromituje? Bo myślałem sobie, kto teraz zechce zagłosować na Salviniego czy na panią Le Pen. Ale potem sobie pomyślałem, że tamte społeczeństwa mogą się tak przestraszyć, że uznają, że trzeba mieć u władzy kogoś, kto dobrze żyje z tym groźnym, strasznym Putinem. Nie myślę tak. Ja nie jestem aż taką pesymistką. Widzę, co się jednak dzieje na Zachodzie i widzę, w odróżnieniu od wszystkich dotychczasowych działań Putina potwornych, towarzyszą temu kamery z całego świata. Tu są reporterzy, niestety giną także, reporterzy angielscy, francuscy z BBC, CNN, więc świat to widzi i świat już nie ma żadnych wątpliwości. I świat twierdzi to, co ja twierdziłam od dawna, że ten człowiek jest, po przeczytaniu na przykład takiej książki, Paranoja polityczna, to nie jest paranoik, który ma zwidy i omamy,
ale jeśli chodzi o politykę, żyje w zamkniętym, niedostępnym świecie, świecie paranoicznym, czego mamy dowód. No jakiż możemy mieć jeszcze więcej dowód niż ten, że on atakuje Ukrainę, którą miał podbić w 2 dni. Po 2 dniach mieli paradę zrobić zwycięstwa w Kijowie. Do jakiego stopnia nie dopuszczał do siebie żadnych innych informacji. Czego się bardzo boję? Boję się straszliwie tego, co nastąpi do 9 maja, bo 9 maja, Dzień Zwycięstwa, to jest największe święto państwowe w Rosji. Putin będzie bardzo chciał zrobić jakąś paradę zwycięstwa, więc że tę paradę mógł zrobić, nie wiem, ile jeszcze bomb spadnie na Ukrainę. Na pewno będzie to tragedia dla Doniecka i dla Ługańska, gdzie będzie dążenie absolutne do właśnie nadania im tej niepodległości, o którą przecież toczy się od 24 lutego bitwa. Od 24 lutego słyszymy, że tamte republiki mają być republikami wolnymi. No to jak on je teraz oswobodzi, to boję się, że oswobodzi od ludzi, od wszystkich tam żyjących i od wszystkich budynków. Nie daj Boże. Nie wiem, potwornie się boję tego 9 maja. Tak, tak. To bardzo ważne, co teraz powiedziałaś. Mówisz nam o człowieku, który jest w stanie zrzucić bombę atomową na przykład na Lwów, żeby pokazać, żeby tę paradę odbyć 9 maja. Ja się na uzbrojeniu nie znam. Nie wiem, czy można zrzucić bombę atomową. Oni się bardzo szczycą rakietami naddźwiękowymi. No można wystrzelić rakietę z pociskiem nuklearnym, taktycznym. Oni bardzo, tak, tak. Jeden z tych generałów w Komsomolskiej Prawdzie właśnie bardzo się szczycił, że nikt na świecie jeszcze tego nie zrobił. Ja nie wiem, co oni mogą zrobić. Nie wiem, jaki może być zasięg bomby atomowej. Nie mogę się wdawać nawet w takie dywagacje militarne, bo się na tym nie znam. Wiem, że Putin jest gotów na wszystko, co najgorsze dla udowodnienia swojej paranoicznej władzy. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za to, że jesteś z nami i tutaj nasi komentatorzy też dziękują, że znalazłaś czas, mimo że teraz jesteś wszędzie i bardzo słusznie, bo nikt nie ma takiej wiedzy. Nie wiem, bardzo chciałam jakoś logicznie i jasno Państwu powiedzieć, jakąś część z tego, co wiem, ale dużo bardziej logicznie i dużo lepiej jest to opisane w książce. Właśnie. Raz jeszcze polecamy książkę Władimir Wowa Wołodia Władimir, Tajemnice Rosji Putina. Absolutnie pozycja obowiązkowa. I teraz jak ją przeglądam, bo przecież nie znam, nie pamiętam jej tak na pamięć, widzę, że Ukraina przewija się tam właściwie przez cały czas, od kiedy Putin pojawia się jako człowiek rządzący. On Ukraińców wolnych, demokratycznych nienawidzi. Czego mamy niestety straszliwy dowód. Mam nadzieję, że po 9 maja będziemy mogli raz jeszcze się spotkać i że ta rozmowa jednak nie będzie tak straszna, jak się można by teraz obawiać. Mam nadzieję, aczkolwiek... Jestem do usług. Bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Oby w lepszych czasach. Dziękuję. Oby w lepszych czasach. Bardzo dziękujemy Pani Krystynie za to, że podzieliła się z nami swoją wiedzą, swoim niezwykłym wglądem. A my za chwilę przejdziemy do postaci znacznie mniejszego formatu niż Putin, do wiceministra finansów Artura Sobonia. To ten człowiek w okularach, który chodzi po stacjach telewizyjnych, po stacjach radiowych i opowiada, że tak zwany Nowy Ład, czy też Polski Ład, ogólnie ten chaos gospodarczy wywołany przez rząd będzie naprawiany. I można by sobie pomyśleć, że taka postać zajmująca się sprawami w sumie dość przyziemnymi, choć bardzo ważnymi, postać trochę poboczna, chociaż w sumie w mediach często obecna, no nie ma nic wspólnego z bohaterem książki Krystyny Kurcza-Predlich i z reżimem tego bohatera, z reżimem
dyktatora Władimira Putina, że nie ma nic, zapewne moglibyśmy mieć nadzieję, że taki wiceminister finansów Artur Soboń nie ma nic wspólnego z Wschodem, z putinowską Rosją. Niemniej pewne okoliczności kazały mi się przyjrzeć panu Soboniowi dokładniej i o tym za chwilę porozmawiamy. Gorąca prośba, żebyście lajkowali, żebyście nas wspierali również finansowo, jeśli to możliwe, ale także wielkim wsparciem jest lajk, jest udostępnienie tej transmisji, wysłanie linka znajomym lub wrzucenie tego linka na swój profil w mediach społecznościowych. Za chwilę przejdziemy do pana Sobonia. Za chwilę przejdziemy do pana Sobonia i przyjrzymy się mu dość dokładnie, bo wbrew pozorom to jest całkiem interesująca postać. Zostańcie z nami. Teraz krótka przerwa muzyczna i za chwilę wracamy z panem Soboniem.
Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, dobry wieczór, witam wszystkich, którzy się przyłączyli. Mamy rekord oglądalności dzięki pani Krystynie Kurcza-Predlik, z którą rozmawialiśmy o Putinie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas oglądają i bardzo dziękuję wszystkim, którzy lajkują. To ważne, bo im więcej lajków, tym większa widoczność tej transmisji i tym bardziej ona będzie oglądana także w przyszłości, gdy stanie się filmem. A teraz wiceminister finansów Artur Soboń, bohater znacznie ciekawszy niż mogłoby się wydawać. Poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator, z którą dzisiaj walczyliśmy. Znowu mieliśmy małe trudności, ale chyba udało nam się sprawić, Asi się udało sprawić, żebyście tego nie widzieli. Asi udało się pokonać te trudności, więc ją bardzo gorąco pozdrawiam. I proszę o pierwszy skan przeznaczony na dzisiaj. To będzie fotografia naszego bohatera, po to, żebyśmy sobie wszyscy uzmysłowili, o kim mowa, no bo niektórzy mogą nie pamiętać. Mamy różnych wiceministrów w tym rządzie, którzy się pojawiają w mediach. Poproszę o skan numer jeden. Widzę, że jest chyba jakiś problem ze skanem. O nie, już jest. Dobrze. To on. To nasz bohater, wiceminister Artur Soboń. Uśmiechnięty, bardzo często jest uśmiechnięty. Posiadł wyjątkową umiejętność uśmiechania się w sposób denerwujący. To się niektórym ludziom czasem udaje, a jemu to się udaje prawie zawsze. I bardzo mnie zdenerwował pewien szczególny jego uśmiech. Poproszę o skan numer dwa. To jest zdjęcie, to jest fragment filmu, jaki Radio Z zamieściło na Twitterze. To jest kadr z tego filmu, to jest nagranie rozmowy z Soboniem Arturem, który opowiada o swojej satysfakcji z powodu zwycięstwa Viktora Orbana na Węgrzech. W wyborach na Węgrzech Orban będzie rządził Węgrami przez kolejne lata. To zwycięstwo oczywiście nie było demokratyczne, ale Soboń w tej swojej wypowiedzi później tłumaczył, że ono, znaczy kłamał, że ono jest demokratyczne. Demokratyczne ono nie było, bo nie ma sprawiedliwych, prawdziwie demokratycznych wyborów tam, gdzie władza przejęła wszystkie media i gdzie manipuluje okręgami wyborczymi, tak jak to robił Orban, starając się, żeby do każdego okręgu dosypać jak najwięcej swoich zwolenników. Więc te wybory nie były demokratyczne. Nie były sprawiedliwe, no ale Soboń się z nich cieszy. Soboń się z nich cieszy również mimo to, że proszę o skan numer 3. To jest skan numer 3. Tutaj ekspert Dominik Hej, z którym też już parę razy rozmawiałem, ekspert Dominik Hej, który zajmuje się Węgrami i znaje jak mało kto w Polsce, mówi, że podczas swojej mowy powyborczej Orban pogratulował sam sobie, powiedział, że wygrał, choć przeciw niemu był oczywiście międzynarodowy spisek medialny i tak dalej, a także, że stwierdził, że wygrał z prezydentem Ukrainy. I cieszył się z tego, no bo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski słusznie upominał publicznie Orbana za co, no wiemy wszyscy za co, za to, że Orban jest sojusznikiem Putina, nie pomaga Ukrainie, za to pomaga Putinowi na wszystkie sposoby, na wszystkie możliwe sposoby, na wszystkie sposoby, które są w zasięgu Viktora Orbana. I tutaj Orban cieszy się z tego, że wygrał z prezydentem, bohaterskiego kraju, który bohatersko się broni przed napaścią Putina. Marcin Celiński, nasz prezes, któremu życzymy powrotu do zdrowia, stwierdził, że to była pierwsza bitwa, jaką Putinowi udało się od dawna wygrać, te węgierskie wybory. A mimo to wiceminister Artur Soboń cieszy się z tego. Poproszę o kolejny skan numer 4.
O, i właśnie, i tutaj to jest kolejny tweet Radia Z, który podsumowuje to, co Soboń powiedział w tym filmiku, który oglądaliśmy. Soboń tutaj kłamie, że wygrana Orbana jest demokratyczna. Mówi, nie bulwersuje mnie, jeśli w demokratycznym państwie, jakie ono by nie było, jego mieszkańcy wybierają sobie jak chcą. To jest standardem. Ci, którzy decydują, mają prawo wybierać tak, jak uważają. No niestety, w demokratycznym państwie ci, którzy wybierają, mają też prawo do prawdy, do prawdziwej informacji. Orban to prawo mieszkańcom swojego kraju odebrał, oszukał ich, okłamał i uniemożliwił im nawet w dużej mierze dostęp do źródeł, w których oni mogliby poszukać prawdy, jakiejś alternatywnej prawdy. Stworzył taki reżim, w którym media opozycyjne są malutkie, dogorywające, a on je likwiduje. Zabiera się teraz również za osłabianie nawet tych mniejszych, tych, które wydawałoby się nie mogą mu zagrozić. Więc tutaj Soboń Artur cieszy się ze zwycięstwa putinowskiego reżimu na Węgrzech i kłamie, twierdząc, że ten putinowski reżim, kłamie twierdząc, jakoby ten putinowski reżim był demokratyczny. No dobrze, a co ten najbardziej putinowski reżim ze wszystkich putinowskich reżimów, czyli reżim Putina, co media Kremla mówią o wiceministrze Soboniu? Bo tu się mogą Państwo dziwić, że mówię o takiej postaci, wydawałoby się dosyć bezbarwnej i być może uważają Państwo, że pytanie, co myślą Rosjanie o Soboniu, jest absurdalne, bo Rosjanie mają teraz inne problemy, od dawna mają inne problemy, reżim Kremla zajmuje się większymi sprawami. Ale nie, proszę Państwa, tak nie jest. Kremlowskie media bardzo szczegółowo informują o polskich sprawach i dużo piszą o wiceministrze Soboniu. Piszą szczegółowo o polskich sprawach, ale oczywiście wybiórczo. Gdyby Soboń nie był w jakiś sposób dla Rosjan ważny, to by o nim w ogóle nie pisali. A tymczasem piszą. Piszą o tym, że o tym, jak to wiceminister Soboń razem z pisowskim reżimem zapewnia Polakom mieszkania. Piszą o tym, że wiceminister Soboń zapowiedział otworzenie wspaniałej sieci państwowych supermarketów, gdzie towary będą tanie i prosto od rolników, prosto z grządki i że rolnicy na tym zarobią i konsumenci będą zadowoleni. Takie informacje można znaleźć w mediach rosyjskich i rosyjskojęzycznych. Ale można też znaleźć jeszcze ciekawszą informację, którą za chwilę pokażę. To jest skan numer 5. Proszę naszą dzielną realizatorkę Asiator o skan numer 5. To jest artykuł z portalu svpressa.ru, w którym to artykule, jeszcze na długo przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę, w którym to artykule autor wyśmiewa i atakuje ukraiński rząd za to, że kupuje francuskie śmigłowce od firmy Airbus. I w tym samym artykule Polska jest stawiana za wzór, ponieważ w Polsce Polacy, pisowski reżim, który jest u nas, odrzucił w ostatniej chwili odrzucił helikoptery, śmigłowce firmy Airbus i usprawiedliwiał to rzekomo tym, że chce Polakom dać miejsca pracy zamiast kupować od Francuzów śmigłowce, no bo wtedy miejsca pracy mieliby Francuzi, a nie Polacy. Takie było usprawiedliwienie. I tutaj w tym artykule cytowany jest właśnie Artur Soboń, który tak to tłumaczył, że gdybyśmy kupili śmigłowce Airbus francuskie, to wzrosłoby w Polsce bezrobocie. Ciekawe, że jest tutaj cytowany Artur Soboń, bo jak pamiętamy, ci nasi polscy pisowscy pogromcy śmigłowców Airbus, pamiętamy tę aferę sprzed paru lat zapewne, ci nasi polscy pogromcy śmigłowców Airbus, no mieliśmy bardziej wyrazistych pogromców śmigłowców. Mieliśmy Macierewicza, mieliśmy Bartosza Kownackiego, który obrażał Francuzów, twierdząc, że to myśmy ich kiedyś uczyli jeść widelcem i dlatego nie możemy od nich kupować śmigłowców. To była afera
bardzo gruba, ona bardzo zaszkodziła Polsce, zaszkodziła naszym stosunkom z zachodnimi sojusznikami, naszym stosunkom politycznym, naszym stosunkom biznesowym, naszym stosunkom wojskowym z naszymi zachodnimi sojusznikami. Okazało się, że nie można nam zaufać, kiedy w ostatniej chwili zrywamy umowy i odmawiamy przyjęcia śmigłowców, które mieliśmy przyjąć. I ciekawe jest, że w tym artykule były jeszcze inne publikacje rosyjskie i rosyjskojęzyczne na ten temat i one cytowały Artura Sobonia. Ciekawe, że ich autorzy wybrali właśnie Sobonia ze wszystkich polskich dygnitarzy, którzy brali udział w tej aferze, a nie cytowali na przykład Bartosza Kownackiego. To jest ciekawe. Więc postanowiłem jeszcze się dalej przyjrzeć i przypadkiem okazało się, że sprawa Sobonia zbiega się z inną sprawą, też bulwersującą. Zaraz do Sobonia wrócimy, ponieważ on też w tej kolejnej sprawie, czy też właściwie należałoby powiedzieć aferze, występuje, ale muszę od początku powiedzieć, na czym ta sprawa no, dosyć szokująca, na czym ta sprawa szokująca polega. Poproszę o skan numer 6. To jest fragment artykułu opisującego konferencję prasową szefa giełdy warszawskiej Marka Dietla. Artykuł jest z marca, jeśli dobrze pamiętam, jest z 18 marca. Artykuł portalu bankier.pl. Czytamy, że podczas konferencji prasowej Marka Dietla padło też pytanie, na jakim etapie jest przejęcie giełdy w Armenii. Można powiedzieć, że na finalnym. Wszystko jest już wynegocjowane, ale dziś są kompletnie inne priorytety. Domykanie transakcji musi ustąpić tym sprawom, które są niezwykle istotne, które robimy na giełdzie. Odpowiedział prezes giełdy papierów wartościowych Marek Dietl. Bo proszę Państwa, tak się składa, że kupujemy giełdę w Armenii, to znaczy no nie my kupujemy, kupuje giełda warszawska, giełda polska, giełda papierów wartościowych w Warszawie, zamierza wykupić większość udziałów w armeńskiej, ormiańskiej giełdzie w Jerewanie. Po co? Dlaczego? Dlaczego inwestujemy w Armenię? Dlaczego robi to Marek Dietl? Dlaczego robi to prezes warszawskiej giełdy Marek Dietl? Tu dodajmy jeszcze, żeby mieć wszystkie powiązania, żeby wszystkie powiązania nam się jasno wyświetliły. Tu dodajmy, że Marek Dietl jest nominatem Mateusza Morawieckiego. Jest człowiekiem, którego na stanowisko nominował Mateusz Morawiecki. Tak samo jak Artur Soboń, o którym mówimy, też jest człowiekiem z kręgu Morawieckiego. I o tym, że giełda papierów wartościowych w Warszawie chce kupić sobie giełdę w Armenii, o tym informowały media jakiś czas temu, ale no media branżowe, mało kto się tym interesował. Ja byłem przekonany, że w obecnej sytuacji nominat Morawieckiego, prezes Marek Dietl, wycofa się z tej sprawy. No to absolutnie w tej chwili jest działanie nie tylko bezsensowne, jest ono działanie wbrew wszelkim interesom Polski i Zachodu, wbrew logice. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że poproszę o skan numer 7. Dlatego, że w Armenii, Armenią rządzi prezydent Vahagn Khachaturian, który niedawno objął władzę i któremu Władimir Putin przesyła gratulacje i pozdrowienia, a prezydent Khachaturian je przyjmuje. Dlatego poproszę o kolejny skan, skan numer 8. Dlatego, że premier Armenii Paszynian regularnie konferuje z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Poproszę o kolejny skan, skan numer 9. To jest fragment wypowiedzi Agnieszki Bryc, znanej nam dobrze ekspertki od spraw międzynarodowych, która mówi, że po inwazji na Ukrainę Rosji pozostało tylko
kilka państw jako sojuszników, państw, które popierają tę agresję, to jest Białoruś i Armenia. Armenia popiera ją do tego stopnia, że musiała wpuścić na swoje terytorium inspekcję zagraniczną, żeby pokazać tej inspekcji jakieś myśliwce w swoich hangarach i udowadniać w ten sposób, że nie przekazała swoich myśliwcom Rosjanom, którzy w tej chwili próbują zdławić Ukrainę i mordują jej ludność. Armenia jest jednym z najbardziej proputinowskich krajów. No i tutaj są niektórzy, którzy to usprawiedliwiają, twierdząc, że jest Armenia ma permanentną wojnę z Azerbejdżanem i szuka pomocy u Rosji. Nie jest to do końca mądre ze strony Armenii i jej liderów, ponieważ Rosja również wspiera Azerbejdżan, wspiera obie strony, bo w ten sposób obie te strony zwracają się do niej o pomoc, obie błagają ją o pomoc i obie zgadzają się na wszystko, czego chce Rosja. W tej chwili Azerbejdżan się troszeczkę zdystansował od Rosji, ale wiemy z historii, że Azerbejdżan przez ostatnie 20 lat nieraz się pozornie dystansował od Rosji, a tak naprawdę dyktator azerski Ilham Alijew pozostawał w bliskich stosunkach z Putinem. Jego rodzina mieszkała na daczy pod Moskwą. Nie wiem, czy to zakładnicy, tak to wygląda trochę, jakby byli politycznymi zakładnikami. Więc Armenia, raczej Armenii nic dobrego ze strony Rosji nie spotka, ale mimo to armeńskie elity, armiański rząd, armiański prezydent są po stronie Putina tak samo jak Łukaszenko. I w związku z tym pojawia się pytanie, dlaczego my mamy nasze polskie pieniądze inwestować w kraju, który popiera Putina i popiera napaść na Ukrainę, popiera mordowanie Ukrainy. No, mordowanie, na szczęście Ukrainy się zamordować nie dało, ale bardzo wielu żołnierzy Putin zabił i cywilów wymordował, jak wiem. I chce to robić dalej. Dlaczego my mamy wspierać gospodarkę Armenii naszymi pieniędzmi? Jeśli się ktoś łudzi, że w ten sposób uzyskamy jakiś wpływ na politykę Armenii i odciągniemy ją od Putina, to jest bardzo naiwne mniemanie. To jest kraj, który jest w strefie wpływów Putina. Dla Putina, jak widać, zrobi wszystko, nie bacząc nawet na własne interesy. Armiańska elita władzy służy Putinowi, nie bacząc nawet na interesy własnego kraju. Więc jeśli dla Ormian mają tutaj mało względów, nie mówiąc już o jakiejkolwiek litości dla Ukraińców, to nie będą też mieli względów dla naszych pieniędzy. To jest wrzucanie pieniędzy do skarbca Putina. Po co to robi nominowany przez Morawieckiego prezes warszawskiej giełdy Marek Dietl? To jest kolejny dowód na to, że prawdziwe sympatie Morawieckiego, PiS i całej tej ekipy są na wschodzie, tam są ich sympatie, ich interesy. I dlaczego o tym mówimy? Bo kiedy się tym zająłem, to się okazało, i poproszę o skan numer 10, to się okazało, że od strony rządu tym projektem się zajmował i nagłaśniał go znowu wiceminister Artur Soboń. Twierdził wręcz, że zakup większości udziałów w ormiańskiej giełdzie to historyczny moment, wielkie dokonanie. No, po tym wszystkim, kiedy to zobaczyłem, stwierdziłem, że trzeba się Soboniowi przyjrzeć jeszcze bliżej, zająć się jego przeszłością. No i zacząłem od lat 90. I co się okazało? Poproszę o kolejny skan numer 11. Okazało się, tak jak widzimy tutaj na tym skanie, to jest skan ze strony Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Okazało się, to jest wykaz prezesów klubu Wademekum, działającego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Okazało się, że że Soboń był w latach 98-99 prezesem tego klubu Wademekum, a to jest klub niezwykły. To jest klub zajmujący się polityką i krótko przed Soboniem, prezesem tego klubu był Konrad Rękas,
Zapamiętajmy to nazwisko. Niektórzy słuchacze mogą już je kojarzyć, bo o nim tu już parę razy była mowa. Ale nie tylko Konrad Rękas był wcześniej prezesem tego klubu. Przed Soboniem prezesem był także Mieczysław Ryba, a wcześniej Artur Zawisza. Być może niektórzy z Państwa przypominają sobie to nazwisko. Polityk niegdyś przebojowy, ultrakatolicki, ultraprawicowy. A po Arturze Soboniu prezesami byli na przykład Tomasz Rzymkowski, dziś wiceminister edukacji, oraz niejaki Jan Bondyra. Kim jest Konrad Rękas, który krótko przed Soboniem był prezesem klubu w Ademeku? No, Konrad Rękas mówi, obecność Konrada Rękasa mówi nam wszystko o tym klubie, ponieważ wszystkie osoby, które tu wymieniłem, są mniej lub bardziej antyzachodnie, no ale mało, trudno znaleźć kogoś bardziej antyzachodniego, a także antyukraińskiego niż Konrad Rękas. Konrad Rękas to współzałożyciel jawnie prokremlowskiej partii Zmiana, której szefem i głównym założycielem był Mateusz Piskorski, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Rękas nadal działa. Poproszę o kolejny skan, skan numer 12. To jest fragment artykułu dziennika Rzeczpospolita, gdzie czytamy, który jest zatytułowany bardzo słusznie, adekwatnie, śledczy łaskawi dla wicelidera Zmiany. Czytamy w tym artykule, że prokuratura pana Ziobry umorzyła dochodzenie w sprawie artykułu wiceszefa prokremlowskiej partii, czyli Konrada Rękasa. Konrad Rękas w tym artykule namawiał do mordowania Ukraińców. Mimo to śledczy pana Ziobry uznali, że nie ma sprawy. Prokuratura później wydała takie kuriozalne oświadczenie, że Rękas namawiał do mordowania Ukraińców w kontekście zdarzeń z przeszłości, a nie w kontekście dzisiejszego najazdu na Ukrainę. Tak jakby w jakiś sposób to Rękasa uwalniało od winy. Taka myśl, że w związku z zaszłościami historycznymi można Ukraińców mordować, byle tylko nie mówić przy tym, że teraz Putin robi dobrze ich mordując, to jest bardzo niezwykłe założenie. No, godne Zbigniewa Ziobry. I tak się składa, że świetny dziennikarz lubelski Cezary Potapczuk rozmawiał z Rękasem. Rękas udzielił mu długiego wywiadu, w którym opowiedział o swojej współpracy z Antonim Macierewiczem. W latach 2005-2006 Rękas współpracował z Macierewiczem, tworząc razem z nim partię koalicyjną Ruch Patriotyczny. Był pełnomocnikiem wyborczym Macierewicza w okręgu lubelskim i chełmskim. I w odpowiedzi na to rzecznik Macierewicza, Rękas to ogłosił w 2016 roku, kiedy Macierewicz był ministrem obrony. I w odpowiedzi na to rzecznik Macierewicza jako ministra obrony minął się z prawdą, mówiąc delikatnie, zamieścił następujące ogłoszenie, to znaczy nie ogłoszenie, to była nawet odpowiedź na pytanie Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza spytała rzecznika Macierewicza, słynnego, którym był wtedy słynny Misiewicz, zapytała rzecznika Macierewicza o to, czy minister zna Konrada Rękasa, czy z nim współpracował. Poproszę o kolejny skan, skan numer 13. To było pytanie Gazety Wyborczej, czy zna Konrada Rękasa, czy wie, że jest on kolegą i sojusznikiem Luśni. Tu chodzi o byłego współpracownika służb specjalnych PRL, powiązanego także z sowieckim wywiadem wojskowym. Czy wie, że Rękas jest wiceprzewodniczącym proputinowskiej partii Zmiana? A na to rzecznik Macierewicz odpowiedział, z panem Rękasem minister Macierewicz spotkał się raz na korytarzu w Sejmie na początku lat 2000. Minister nie utrzymywał i nie utrzymuje żadnych kontaktów z panem Rękasem, ani nie zna jego powiązań politycznych. No i rzecznik rozminął się tutaj z prawdą, by nie powiedzieć skłamał, ponieważ pominął współpracę Rękasa z Macierewiczem w Ruchu Patriotycznym, tej partii, którą Macierewicz sobie tak ładnie nazwał. Udało mi się to potwierdzić, znalazłem doniesienia medialne, między innymi poproszę o skan numer 14. To jest fragment artykułu z Dziennika Wschodniego, w którym opisane są szwindle wyborcze Rękasa.
Tam było fałszowanie podpisów na listach poparcia, nie, pod dokumentem założycielskim stowarzyszenia, które Rękas zakładał. I jest też w tym artykule mowa o tym, że cytuję, Rękas przystąpił do inicjatywy Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego. Rozważam możliwość wystartowania w wyborach, nie ukrywa. Ruch patriotyczny, z którego listy najprawdopodobniej wystartuje Rękas, został zainicjowany na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. No więc jak widać, Rękas jest postacią dość ważną. To jeden z istotnych rosyjskich łączników Antoniego Macierewicza i ta znajomość jest dla Macierewicza tak kompromitująca, że Macierewicz, a właściwie ustami swego rzecznika, gotów jest w tej sprawie kłamać. I ten sam Rękas, polityczny jawny agent Putina w Polsce, był prezesem klubu Wademekum, a zaraz po nim prezesem tego klubu, krótko po nim prezesem tego klubu został Artur Soboń, wiceminister finansów w rządzie PiS. No i tu można powiedzieć, dobrze, a może to był jakiś błąd młodości Sobonia, że wszedł do tego antyzachodniego klubu i kierował nim krótko po Rękasie. Wychodzi na to, że nie, bo gdyby tak było, to Soboń starałby się do tego nie przyznawać, nie chwaliłby się swoimi związkami z klubem Wademekum, a tymczasem poproszę o skan numer 15. Soboń chwali się klubem Wademekum, napisał artykuł pod tytułem Klub Wademekum miejscem formacji politycznej, czyli kształtowania, czyli tutaj Soboń chce nam powiedzieć, że tam się wykuwały kadry, że on te kadry wykuwał i on sam się tam wykuwał w tym klubie i to jest artykuł z 2017 roku, sprzed 5 lat. Kiedy Soboń już aktywnie działał w strukturach rządu PiS. Opublikował to ten artykuł w zeszytach społecznych Klubu Inteligencji Katolickiej. No dobrze, to przejdźmy do innych prezesów klubu Wademekum, żeby sobie dobrze uzmysłowić, o czym mówimy. Bo tak się składa, że nie tylko Rękas. Prawda, bo zawsze można by powiedzieć, no dobrze, jedno zgniłe jabłko nie zepsuje całego koszyka, trafił się tam Rękas. No to zobaczmy, popatrzmy sobie na innych prezesów. Po Soboniu prezesem klubu Wademekum był Tomasz Rzymkowski, obecnie wiceminister edukacji. Poproszę o skan numer 16. Tomasz Rzymkowski jest chwalony przez media Kremla. To jest skan z portalu Rosbalt.ru, ale inne też kremlowskie portale nagłaśniały i reklamowały działalność Tomasza Rzymkowskiego. A za co go reklamowały, co im się tak podobało, co uważały za godne nagłaśniania? Otóż działalność antyukraińską Tomasza Rzymkowskiego, który się przedstawiał jako pogromca banderowców, neobanderowców i tak też go przedstawiał portal Rosbalt.ru. Rzymkowski starał się Ukraińców na różne sposoby upokarzać. On wygłosił taką mowę, w której powiedział, że należy sądowo prześladować każdego, kto uprawia banderowszczyznę i powiedział, że ukraińscy studenci biegają po polskiej ziemi z flagami banderowskimi że trzeba tutaj nas przed tym ukraińskim zagrożeniem bronić. No i to się oczywiście kremlowskim portalom podobało. No dobrze, a co z innymi prezesami, kolegami Sobonia? Był ten klub Wademekum, był, prawda, no już go nie ma, ale tak się składa, że Soboń i jego koledzy z klubu Wademekum nadal wspólnie działają. To nie jest tak, że to była jakaś taka paczka studencka, która powstała, a potem się rozpadła.
Poproszę o kolejny skan, skan z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Otóż, proszę Państwa, istnieje coś takiego, co się nazywa Klub Narodowej Myśli Politycznej Votum. I kogo znajdujemy w zarządzie tego, w zarządzie i w organach nadzoru tego stowarzyszenia, które się nazywa klubem. Kogo znajdujemy w klubie Votum? No, znajdujemy Artura Zawiszę, który był prezesem klubu Vademecum, podobnie jak agent Kremla Konrad Rękas. Znajdujemy Jana Bondyrę, który też był prezesem tego klubu już po Arturze Soboniu. Znajdujemy Tomasza Rzymkowskiego, właśnie wspomnianego, antyukraińskiego prezesa klubu Vademecum. I znajdujemy też Artura Sobonia, naszego dzisiejszego bohatera. Czyli wygląda na to, że panowie prezesi klubu Vademecum, prezesi antyzachodniego klubu Vademecum, potem sobie stworzyli antyzachodni klub Votum, jak już wyszli z uniwersytetu, i nadal sobie działają. Powstało jakieś takie koło, które stanowi część sieci antyzachodnich wpływów w Polsce. Popatrzmy sobie jeszcze na całe to towarzystwo, na to towarzystwo Sobonia, które z klubu Vademecum przeszło do klubu Votum. Popatrzmy na Artura Zawiszę, który strasznie chciał być liderem polskiej prawicy w swoim czasie. Niektórzy z Was mogą go pamiętać. To mu się nie udało, po części dlatego, że doszło do jakiegoś konfliktu z Rydzykiem, bo Rydzyk uważał, że to on ma rządzić na prawicy. Potem doszły inne problemy. Zawisza prowadził samochód w stanie nietrzeźwym, powodował wypadki. Więc pewnie jakieś problemy personalne mu tutaj utrudniły zostanie wodzem polskiej prawicy, ale zanim to się stało, przeżywał swoje chwile chwały i popatrzmy sobie, jak się Artur Zawisza wyrażał i co głosił. Poproszę o skan numer 18. Tutaj mamy wypowiedź Artura Zawisza, a także jego fotografię. Zawisza mówi, że cała Polska od Szczecina po Wilno i Lwów tworzy ruch narodowy. Czyli on tutaj mówi, że on uważa, że Wilno i Lwów tak naprawdę należą do Polski i że tam też powinny działać organizacje i bojówki polskich nacjonalistów. No, ruch narodowy był organizacją mającą swoje bojówki. No to taka deklaracja jest oczywiście ewidentnie antylitewska i antyukraińska i na pewno bardzo ucieszyła Kreml. Poproszę o kolejny skan, skan numer 19. To jest fragment artykułu z Gazety Wyborczej. Czytamy tutaj o wystąpieniu Zawiszy, który powiedział, że będą słyszeć Lwów i Wilno krok naszych żołnierzy. Tu się zastrzegł, że to jest oczywiście cytat z wiersza Jana Lechonia, ale to jest wiersz wojenny, napisany w sytuacji, w której Polacy jeszcze liczyli na to, że odbiją tamte terytoria, i to jest oczywiście kolejna prowokacja. Rzecz jasna, jacyś Ukraińcy i jacyś Litwini usłyszeli, że polski polityk, ekspansywny, energiczny, idący w górę, opowiada o polskich żołnierzach wkraczających do Wilna i Lwowa. No, na pewno musiało to wzbudzić nastroje antypolskie wśród tych, którzy się o tym dowiedzieli w Ukrainie i Litwie. I to też na pewno mogło ucieszyć Kreml, który chce, żebyśmy my Litwinów i Ukraińców nienawidzili. Zawisza jest bardzo ciekawą osobą, więc poświęcimy mu jeszcze chwilę. Sprawdziłem przy tej okazji, badając powiązania Artura Sobonia, kim jest Zawisza z biznesowego punktu widzenia. Poproszę o kolejny skan, skan numer 20. To jest właściwie nie jeden skan, a taki kolaż trzech skanów z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. I tu widzimy, że w spółce Continental Enterprise na górze, potem w spółce Shafir Energy na środku tego obrazka, który widzimy, jak również w spółce Continental Biogas, Artur Zawisza robił biznesy z Wiesławem Różańskim. Byli wspólnikami,
w firmie Continental Enterprise, w firmie Szafir Energy, zarządzali firmą Continental Biogas. Więc sprawdziłem, kim jest pan Różański. Pan Różański jest między innymi, poproszę o skan numer 21, jest prezesem zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. No i sprawdziłem, co pan Różański jako ten prezes Unii Polskich Masaży, Hodowców Mięsa, Rzeźników, co robił. I znalazłem wywiad, właściwie artykuł, w którym jest gęsto cytowany pan prezes Różański jako prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. To jest artykuł z 2014 roku, opublikowany przez portal newseria.pl. I tam Wiesław Różański ubolewa strasznie nad tym, że Zachód zastosował sankcje wobec Rosji, a Rosja w odpowiedzi na to zastosowała kontrsankcje. I mówi tak, w 2013 roku sprzedaliśmy na rynki Unii Celnej Białoruś, Rosja i Kazachstan 80 tysięcy ton wyrobów wieprzowych za 220 milionów euro. Utraciliśmy duży rynek ze względu na nie do końca zrozumiałe decyzje polityczne. Poproszę o ten skan numer, tak, to jest właśnie skan tego fragmentu artykułu. Pan prezes Różański, partner biznesowy Artura Zawiszy, ubolewa tutaj nad tym, że Zachód zastosował sankcje wobec Rosji, naraził przez to Polskę na kontrsankcje, że sankcje wobec Rosji to były nie do końca zrozumiałe decyzje polityczne. Najwyraźniej pan Różański nie rozumie albo nie chce rozumieć, dlaczego należało ukarać Putina za napaść na Ukrainę w 2014 roku. To i tak była niezwykle łagodna kara, kara, która tylko go najwyraźniej zachęciła do dalszych i coraz brutalniejszych ataków, a jednak pan Różański tego nie rozumie, nazywa to nie do końca zrozumiałymi decyzjami politycznymi, czyli pan Różański to jest ktoś, kto chce handlować z Rosją świńskim mięsem, nawet wtedy, gdy mówiąc brutalnie, w powietrzu lata, no niestety ludzkie mięso, ludzkie rozszarpane ciała, to nie odbiera panu Różańskiemu apetytu na rosyjskie ruble. I to nie jest, uwaga, lament jakiegoś pojedynczego hodowcy, który może rzeczywiście popadł w kłopoty. To mówi potężny prezes wielu biznesów, potężny prezes potężnego związku producentów. To mówi osoba bardzo wpływowa. To mówi osoba, która mogłaby na przykład przekonywać producentów, żeby jednak patriotyzm i przyzwoitość zwykłą ludzką postawili wyżej nad tymi krwawymi rublami. No ale pan Różański wybrał inaczej i zapewne nie dziwota, że Andrzej Zawisza utrzymywał się ze współpracy z panem Różańskim, który z kolei reprezentował biznes utrzymujący się z rubli Putina. Nic, to nam wiele tłumaczy. Także jeśli chodzi o działalność pana Zawiszy, jego antyukraińskie i antylitewskie hasła korzystne dla Kremla. I to nam znowu coś mówi o Arturze Soboniu, który przez całe lata utrzymywał i nadal utrzymuje związek z Arturem Zawiszą w klubie WOT-u. Kolejnym prezesem klubu Vademecum, który potem działał i jak wynika z KRS-u działa wciąż z Soboniem, jest Jan Bondyra. Poproszę o kolejny skan, skan numer 23. To jest fragment wypowiedzi Jana Bondyry.
który mówi, że to jest wypowiedź opublikowana przez Fundację Republikańską, organizację też, która w wielu aspektach prowadzi działalność antyzachodnią. I tutaj Jan Bondyra mówi, że Niemcy nie są polskim sojusznikiem, a że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest egzotyczny, sugeruje, że Stany Zjednoczone nie będą Polski bronić, będą być może się zajmować Azją, a nie Polską, podważa zaufanie do zachodnich sojuszników. No, trzeba zauważyć, że pan Bondyra robi to, uprawia tę antyzachodnią działalność w sposób trochę subtelniejszy niż Artur Zawisza, inny kolega Sobonia. Dodajmy do tego, że w klubie Votum razem z Soboniem, Zawiszą, Bondyrą, Rzymkowskim był też niejaki Andrzej Mańka. Poproszę o kolejny skan numer 24. Andrzej Mańka był kandydatem, którego Korwin-Mikke i jego koledzy wystawili w wyborach samorządowych w Lublinie. Ten w środku to Korwin, a ten po prawej to właśnie pan Andrzej Mańka. No, Korwina przedstawiać nie trzeba, ale przypomnijmy, poproszę o skan numer 25. Przypomnijmy, że Korwin wielokrotnie twierdził, że Putin byłby świetnym prezydentem Polski. Pamiętamy, co na początku dzisiejszej transmisji o Putinie mówiła nasza znakomita gościni Krystyna Kurcza-Predlich. Wiemy, co Putin robi. Widzieliśmy bombardowany szpital położniczy w Mariupolu. Wiemy o mordowaniu cywilów w Buczy, o ich grobach, o tym strzelaniu w tył głowy, o tym, że ludność cywilna jest mordowana albo wywożona na wschód z Ukrainy. Wiemy o tych rzeczach potwornych i o tych potwornościach, które robi Putin, było wiadomo też wcześniej. Tak jak mówiła Krystyna Kurcza-Predlich, już na przełomie lat 90. i 2000 wiadomo było o potwornych zbrodniach tego reżimu putinowskiego w Czeczenii, o tym, że wysadzał bloki mieszkalne z Rosjanami, żeby sobie uatrakcyjnić kampanię wyborczą. Korwin powiedział to, co powiedział o Putinie w 2014 roku, już po pierwszej napaści Putina na Ukrainę. No więc pan Mańka, kolejny kolega Sobonia z klubu Votum, był kandydatem Korwina w Lublinie. Sprawdziłem, czy pan Mańka jest bohaterem mediów rosyjskich. Poproszę o kolejny skan numer 26. Okazało się, że jest. Okazało się, że rosyjskie portale cytują pana Mańkę w artykule zatytułowanym Piedierastycieskie wyrodki z Eurosojuza szantażują Polszu, czyli pederastyczne wyrodki z Unii Europejskiej szantażują Polskę. I w środku jest cytowany pan Andrzej Mańka, który mówi tak, tak, Unia Europejska szantażuje Polskę, bo zabrania jej zwalczać homoseksualistów. Więc to jest kolejny kolega Sobonia z klubu Votum. Poproszę o skan numer 27, jakby mi ktoś nie wierzył, bo wcześniej pokazałem wyniki z Google'a. Niestety nie da się wielu rosyjskich mediów teraz otworzyć, bo są hakowane, żeby zablokować rosyjską propagandę, więc jakby to mówię niestety, bo mnie jest trudniej dotrzeć do źródeł, ale to dobrze, że rosyjska propaganda się nie rozszerza, ale udało mi się znaleźć na jednym z rosyjskich forów, ktoś wkleił treść tego artykułu, także gdyby ktoś chciał się upewnić, że mówię prawdę, to potem może sobie, kiedy ta transmisja, którą oglądacie, stanie się filmem, to potem można sobie zatrzymać ten kadr, który widzicie, powiększyć i zobaczyć tam dokładną treść tego artykułu, oczywiście w języku rosyjskim. Pan Mańka mnie zainteresował, bo to jest no, działacz zupełnie bardzo lokalny, zupełnie mało znany, ale jednak kolega wiceministra Sobonia i człowiek cytowany przez rosyjskie media, więc zajrzałem do Krajowego Rejestru Sądowego i co się okazało? Poproszę o skan numer 28. Okazało się, że pan Mańka
Był wspólnikiem w firmie Gradient, której prezesem i wspólnikiem był także niejaki Antoni Chrząstowski. Sprawdziłem, kim jest Antoni Chrząstowski. Okazało się, że Antoni Chrząstowski, poproszę o kolejny skan, skan numer 29, na portalu medianarodowe.com ubolewa nad tym, że prokremlowska polityka PiS jest nie dość prokremlowska, ubolewa nad tym, że PiS używa antykremlowskiej retoryki, a tymczasem PiS powinien uderzyć się w piersi i współpracować z Rosją i z Chinami, bo to jest dla Polski dobre. Tak pisał pan Chrząstowski, kolega, wspólnik pana Mańki, kolegi Sobonia z klubu WOT-u. No, omówiliśmy dosyć obszernie kolegów Sobonia z klubu Wademekum i z klubu WOT-um. No to teraz czas zobaczyć, czym się zajmował sam Artur Soboń, obecnie wiceminister finansów, zaufany człowiek Morawieckiego, cytowany przez rosyjskie media i to cytowany pochlebnie. Otóż i poproszę o kolejny skan, skan numer 30. To jest znowu bardziej kolaż skanów, tak można powiedzieć, bo tutaj skleiłem trzy fragmenty skanów z portalu rejestry IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Tu czytamy, że Artur Soboń zasiadał w Radzie Nadzorczej firmy Remondis Świdnik, należącej do firmy Remondis. Firma Remondis to jest wywodząca się z Niemiec, o zgrozo, powinien tu każdy pisowiec teraz zakrzyknąć, wywodząca się z Niemiec korporacja działająca w różnych krajach. I prezesem zarządu Remondis w Polsce, prezesem zarządu polskiej firmy Remondis, do której należał Remondis Świdnik z panem Soboniem w Radzie Nadzorczej, prezesem tej firmy matki Remondis jest niejaki Thorsten Weber. To też brzmi bardzo po germańsku. I Thorsten Weber, jak widzimy na dole tego skanu, był w zarządzie firmy Remondis od 2001 roku do dzisiaj, z przerwą w 2008 roku, jest prezesem tego zarządu. Więc był prezesem zarządu również w tym czasie, kiedy Soboń był w Radzie Nadzorczej. Co ciekawe, kiedy pan Weber na rok opuścił zarząd firmy Remondis, to w firmie Remondis Świdnik przez ten mniej więcej w tym samym okresie Soboń wyleciał z Rady Nadzorczej, aby wrócić razem w tym samym czasie, w którym pan Thorsten Weber wrócił do zarządu firmy matki Remondis. Więc widzimy tutaj jakąś dużą zbieżność w firmowych losach pana Webera i pana Sobonia. Wygląda to tak, jakby w jakiś sposób pan Soboń był zależny od pana Webera. No więc przyjrzałem się tej firmie Remondis i tutaj znowu każdy wyborca PiS, który wierzy w to, że PiS jest antyrosyjski i że Niemcy są, że PiS jest antyrosyjski, a Niemcy są prorosyjscy, w tym momencie każdy wyborca PiS powinien znowu zakrzyknąć ze zgrozy, ponieważ, poproszę o skan numer 31, w jednej z publikacji firmy Remondis zobaczyłem taki bardzo ładny artykuł z 2011 roku o tym, jak to firma Remondis działa w Rosji, ma swoje zakłady w Sankt Petersburgu, mieście Putina, w Moskwie, czyli w stolicy Putina, w Dzierżyńsku, w Niżnym Nowogrodzie, w Ufie, w Sarańsku i jeszcze w mieście Arzamas. To jest Kaukaz, jeśli dobrze pamiętam, albo no, pogranicze na pewno Europy i Azji. I jeśli dobrze pamiętam, przyznam się, że nie pamiętam w tej chwili, gdzie dokładnie jest Arzamas. I w tych miastach firma Remondis działa i tutaj nawet się chwali, jak to
Wspaniale współpracuje firma Remondis z zarządem miasta Sarańska, i który jest stoliką Republiki Mordwy. No tak się składa, że Mordwa jest dzisiaj w Rosji odpowiednikiem Syberii, tym czym dawniej była Syberia. W Mordwie znajdują się jedne z najgorszych łagrów, obozów koncentracyjnych Putina, także trochę się włos jeży na myśl o tym, kto może pracować, jeśli nie w zakładach, jeśli nie w zakładzie firmy Remondis, to na przykład w zakładach jej podwykonawców i kontrahentów, ponieważ katorżnicy, więźniowie z tych obozów koncentracyjnych Putina są wynajmowani do tego, żeby harowali w fabrykach rosyjskich oligarchów albo w zakładach państwowych kontrolowanych przez dygnitarzy Kremla. To jest praca niewolnicza. No więc przyjrzałem się tym biznesom firmy Remondis w Rosji i szczególnie w Mordwie i zobaczyłem, że biznesami tymi w Rosji, że biznesy te rosyjskie nadzoruje kto? Poproszę o kolejny skan, skan numer 32. Okazało się, że je nadzoruje i wizytuje pan Thorsten Weber. To jest fragment artykułu z portalu Germantech.ru, czy też Germantech.ru, skoro jest to portal z końcówką ru, więc działa w Rosji albo między innymi w Rosji, więc można to czytać i tak, i tak. Okazuje się, że pan Thorsten Weber, który był szefem wiceministra Artura Sobonia i którego losy firmowe się splotły z losami Artura Sobonia, czy też odwrotnie, losy firmowe przyszłego wiceministra Artura Sobonia splotły się z losami pana Webera. Okazuje się, że pan Thorsten Weber nadzoruje i wizytuje te rosyjskie biznesy, te biznesy w Mordwie. No cóż, ma zapewne blisko. No dobrze. Wróćmy teraz do samego Artura Sobonia znowu. I tu się pojawia pytanie, kto, dzięki komu pan Soboń, pan wiceminister Soboń tak często pojawia się w mediach i taki jest w tych mediach elokwentny, wygadany, nie daje się zbić z tropu, zawsze się uśmiecha, wie co powiedzieć, kto go do tych mediów posyła. No, on tam idzie oczywiście z ramienia premiera Morawieckiego, no ale tak się składa, że Morawiecki ma pewnego dosyć niezwykłego, Morawiecki, a właściwie Dworczyk, prawa ręka Morawieckiego, ma takiego dosyć niezwykłego kolegę, który się właśnie zajmuje takimi sprawami jak kształtowanie wizerunku, PR, lobbying. Jest taką szarą eminencją dworu Morawieckiego i Dworczyka. Wpycha swoich kolegów na posady w spółkach państwowych. Poproszę o skan numer 20, skan numer 33. Skan numer 33 to jest fragment artykułu Gazety Wyborczej. Tu jest mowa o tym, że zaplanowana była kampania propagandowa dotycząca właśnie sprawy zerwania kontraktu na Caracale, czyli na śmigłowce firmy Airbus, o których już dzisiaj mówiliśmy. I w związku z tym niektórzy dygnitarze rządu PiS mieli chodzić do mediów, wiceminister obrony narodowej, czyli Bartosz Kownacki, a także wiceminister Artur Soboń, który miał pójść do naszego dziennika. Oni mieli tam wszyscy chodzić i tłumaczyć, dlaczego myśmy tych złych francuskich karakali nie wzięli. Czyli mieli mniej więcej robić to, co robił rosyjski portal, zacytowany już wcześniej dzisiaj, który chwalił Sobonia za to, że Soboń nie chce karakali, nie chce francuskich śmigłowców.
I te śmigłowce i firmę Airbus na różne sposoby oczerniał. Artykuł rosyjski też wyśmiewał Ukraińców, że oni chcą te Airbusy kupić, a przecież Polacy nie chcą, nie chcą te karakale kupić od firmy Airbus, a przecież Polacy ich nie chcą. No więc tutaj analogiczna operacja atakowania karakali, atakowania francuskich śmigłowców i Francuzów została zaplanowana. Wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki, jak wiemy, chodził i opowiadał dziwne historie o Polakach uczących Francuzów jeść widelcem. No i w całej sprawie, co również odnotowali Rosjanie, jak wiemy, brał udział Artur Soboń. I kto stał za tą akcją? Wiemy, że mail, w którym ta cała akcja została opisana, uprzednio zaplanowana, został wysłany nie tylko do ludzi z kręgów rządowych, ale także do Dymitra Hirsza, który jest kolegą Dworczyka z harcerstwa i który jest też tym właśnie specjalistą od wizerunku, o którym mówiłem, szarą eminencją dworu Morawieckiego i Dworczyka, człowiekiem, który wsadza swoich znajomych na stanowiska w spółkach Skarbu Państwa i który doradza Morawieckiemu i Dworczykowi w kwestii wizerunku. Jeśli do niego wysłano kopię maila w tej sprawie, to znaczy, że za działaniami tej grupy, także za działaniami Artura Sobonia, najprawdopodobniej stał Dymitr Hirsz. O Dymitrze Hirszu już mówiliśmy, ale warto przypomnieć, że Dymitr Hirsz jest w połowie Rosjaninem. Jest synem Rosjanki Galiny Sincowej-Hirsz, która urodziła się w Lesnym Goradku, czyli w leśnym miasteczku pod Moskwą. To było miejsce, gdzie dacze, czyli wille, dostawali pupile stalinowskiego reżimu. Z dostępnych danych wynika, że ojciec Galiny Sincowej-Hirsz był ważną osobą, był inżynierem budującym zakłady energetyczne, zaś ona sama nie tylko wywodzi się ze stalinowskiej elity, ale także była tłumaczką pracującą w czasach sowieckich, pracowała w komunistycznych Niemczech Wschodnich, przy wielkich przemysłowych projektach, w których Sowieci współpracowali z Niemcami, z komunistycznych Niemiec Wschodnich, więc była osobą bardzo zaufaną i na pewno miała związki z sowieckimi służbami specjalnymi, być może także z komunistycznymi niemieckimi służbami specjalnymi, ze służbami specjalnymi NRD, czyli komunistycznych Niemiec Wschodnich. Poznała tam polskiego tłumacza, wzięła z nim ślub, zamieszkała w Polsce i jej dzieckiem jest Dymitr Hirsz. O tym mówiliśmy już w Resecie Obywatelskim i kiedy to powiedziałem, to liczni znajomi Dymitra Hirsza komentowali to, mówiąc, że nie mieli bladego pojęcia, że Dymitr Hirsz jest w połowie Rosjaninem. Ten fakt najwyraźniej Dymitr Hirsz ukrywał. On sam występuje jako wielki polski patriota, miłośnik żołnierzy wyklętych. Dlaczego mówimy o jego matce? Bo to, że ktoś ma matkę Rosjankę, to oczywiście nie jest żadne obciążenie. I to, że to ukrywa w Polsce, no są powody, żeby wstydzić się związków z Rosją. Aczkolwiek człowiek pełniący tak ważną rolę przy rządzie nie powinien raczej mieć tajemnic. Ale tak się składa, że Hirsz działał w wielu różnych biznesach, natomiast jego matka po przyjeździe do Polski była nauczycielką. Nic nie wiadomo o jej działalności biznesowej, a jednak poproszę o skan numer 34. Figuruje jako właścicielka firmy przemysłowo-handlowej, czy też handlowo-przemysłowej, handlującej artykułami przemysłowymi. Nikt ze znajomych Galiny Sincowej-Hirsz, z którymi rozmawiałem, nie zauważył, żeby ona taką działalność powodowała. Pojawia się podejrzenie, że była słupem dla kogoś, a ze względu na biznesowe związki jej syna, pojawia się podejrzenie, że była słupem dla syna lub dla kogoś z kręgu jej syna. Tu należy dodać, ze względu na to, że
Galina Sińcowa-Hirsch jest nie tylko matką, ale najwyraźniej była też czymś w rodzaju partnera biznesowego dla swojego syna, partnerki biznesowej, czy też pseudopartnerki. Należy dodać, że Galina Sińcowa-Hirsch najwyraźniej nie odcięła się od stalinowskiej przeszłości swojej rodziny, stalinowskiej i komunistycznej. Na portalu odnokłasniki.ru zamieszcza materiały wychwalające czasy sowieckie. Poproszę o ostatni skan już dzisiaj. To jest skan numer 35. To jest materiał, który zamieściła Galina Sińcowa-Hirsch, wychwalający dyktatora sowieckiego Breżniewa i jego epokę. Tu jest nazywana ta epoka złotą epoką, no bo tutaj pisze Galina Sińcowa-Hirsch, że dolar kosztował 80 kopiejek, że chleb był tani. No chleb był tani, ale trudno go było kupić, bo sklepy były puste, a jak ktoś próbował kupić dolara, to mógł trafić do obozu koncentracyjnego za to. Taka to była złota epoka Breżniewa, którą wychwala Galina Sińcowa-Hirsch. Mówimy o tym, bo najwyraźniej więzi, które łączą z nią Dymitra Hirscha, są nie tylko rodzinne i dlatego, że to nam trochę mówi o tym, w jakim środowisku się wychował zaufany tajny doradca ministra Dworczyka. I mamy obowiązek takie relacje i zależności badać w momencie, w którym minister Dworczyk i jego rząd realizują politykę antyzachodnią, korzystną dla Kremla, niekorzystną dla Polski i dla Zachodu. Aczkolwiek trzeba pamiętać, nawet w obecnej sytuacji, gdy wielu Rosjan dokonuje strasznych zbrodni, że samo w sobie rosyjskie pochodzenie oczywiście nie jest żadnym obciążeniem. To tyle na dzisiaj. Było gęsto, ale pomyślałem, że warto te wszystkie informacje znać. Warto pokazać, jaki gąszcz niezwykłych znajomości kryje się za postacią pozornie bezbarwną, płytką lub półprzezroczystą, jaką się jawi nieraz w mediach wiceminister Soboń. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Muszę już kończyć i tak przekroczyłem czas o 3 minuty, bo już za chwilę Prawoteka. Prawoteka już się przygotowuje, żeby wejść na antenę. Na antenę oczywiście metaforycznie mówiąc, aby przystąpić do transmisji. Bardzo wam wszystkim dziękuję i gorąco dziękuję za lajki. Przypominam o lajkach i przypominam o wspieraniu. O wspieraniu Ukraińców i o wspieraniu nas, Resetu Obywatelskiego, poprzez wpłaty na konto Fundacji Arbitror, poprzez wpłaty na portalu zrzutka.pl i poprzez wpłaty w serwisie Patronite. No i gorąco wam dziękuję za wasze bardzo miłe komentarze. Bardzo was pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień. Reset Obywatelski.
idziemy dalej. Słyszysz ten mecz, widzisz wyciągnięte dłonie. Ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam, bo niech ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Za nami bagaż doświadczeń. Idziemy za dobrym przykładem tych, co wyznaczyli trasę do spełniania marzeń. Radykalnie czyste przykazanie, najważniejsze jest działanie. Pewni swych uprawnień, świadomi pragnień, rzeczywistych zdarzeń bezczelnie, ciągle głodni wrażeń. Zachęcamy, dołącz, czas byśmy byli razem. A ty słyszysz to? Słyszysz ten mecz, widzisz wyciągnięte dłonie. Ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam, dołącz, niech ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Słyszysz ten mecz, widzisz wyciągnięte dłonie. Ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam, dołącz, niech ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Jak gałęzie do słońca, wyciągnij ręce, poczuj falę gorąca. Krzycz ze mną więcej, więcej, więcej. Jak gałęzie do słońca, wyciągnij ręce, poczuj falę gorąca. Krzycz ze mną więcej, więcej, więcej. Słyszysz ten mecz, widzisz wyciągnięte dłonie. Ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam, dołącz, niech ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Słyszysz ten mecz, widzisz wyciągnięte dłonie. Ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam, dołącz, niech ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Jak gałęzie do słońca, wyciągnij ręce, poczuj falę gorąca. Krzycz ze mną więcej, więcej, więcej. Przydające ci wakacje, przekazujemy wam naszą fascynację światem. No więc zatem, czy pamiętasz, jak gorąco było zeszłym latem? Ty nad jeziorem piłeś zimny browar z batem. Z gorącą kobietą, w lesie czy nad rzeką, nad morzem, pod kupi opieką, szaloną zabawą, upaleni przez cały czas trawą. Czy pamiętasz ten klimat imprezy do rana? Pamiętasz, jak się czułeś, jak bawiłeś? O na 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 na. O na 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 na. O na 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 na. O na 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 na. I said goodbyes for everyone. And vibration for Ryan. I said goodbyes for everyone. And vibration for Ryan.